Skąd pomysł na kopytko? Czy to jest to wszystko było już przemyślane wcześniej, czy nagle reakcja? No to jest trochę tak, że bardzo dużo tych reklam było napisane jako swego rodzaju założenie, czy też podwalina do tej sceny. Czyli rozpoczynaliśmy tę scenę, wiedzieliśmy mniej więcej, jak się ona rozpoczyna, a rzeczone kopytko to jest strumień, jakiś strumień. No, to zostało kompletnie wyimprowizowane i to prawdopodobnie, a nawet na pewno, weszła ta wersja, która została wyimprowizowana w tym momencie. Czyli ja pomazałem tymi... Zdenerwowałeś się na Darka, który... Ale to też chyba ty wymyśliłeś, że zielony jest... Nie, to było napisane. Ale ja powiedziałem, co mi pan tu napisał. Ja pomazałem ten, Darek, co mi pan tu napisał i nagle po prostu z nieba przyszło... Ja przeczytałem na nieistniejącym oczywiście że kopytko. I ja absolutnie do dzisiaj nie wiem dlaczego. Nikt tego nie wie, ale to jest też coś takiego, o czym też bardzo dosyć dużo mówił Iwo, że to były reklamy, których nie sposób byłoby je napisać przy biurku.